20 lat w historii naszych narodów to niewiele, ale 20 lat w historii naszej współpracy między Ełkiem i partnerskim miastem Netetal to szczególny czas, który można już podsumować. No, wyjazd do Netetal to bardzo przyjemnie wspominam, ponieważ było mnóstwo atrakcji, znakomita atmosfera, dobra organizacja. Żyliśmy wśród ludzi na placu. Organizacja tego była ze strony Niemców znakomita. Mieliśmy pomocników, którzy pomagali postawić, czy położyć, czy przywrócić. A cała grupa była jakaś taka bardzo zintegrowana. Czuło się taką małą ojczyznę w Netetal. Prawie 200 osób z Ełku. Był to Ełcki Teatr Tańca, chór Kontrapunkt, rzeźbiarze, sportowcy. Podróżowała z nami nawet pani, która jechała z zakwasem chlebowym, ponieważ tam na miejscu piekła chleb. Dzień dobry, Juliusz Tyszkowski, jeden z trzech uczestników spływu Ełk Netetal, które wystartowaliśmy 7 czerwca 2007 roku. Właśnie z tego miejsca identyczna pogoda. W ciągu 35 dni pokonaliśmy 1857 km. Bardzo fajna przygoda życia. Przez cały czas płynięcia na terenie Niemiec mieliśmy 37 burz. Generalnie przypłynęliśmy na miejsce w Netetalu, gdzie było bardzo serdeczne powitanie przez władze miasta, burmistrz Netetalu. W każdym razie przerwał urlop w Hiszpanii, żeby nas przywitać. Wszedł w garniturze po kolana do wody. Dwie chorągiewki, polska i niemiecka. Na pewno była to przygoda życia dla całej naszej trójki. Najmilej wspominam tydzień Netetal w Ełku. Gościliśmy w naszym mieście 200 gości z Netetal. Ogromne wyzwanie organizacyjne i logistyczne, ale myślę, że daliśmy radę. Program był bardzo intensywny, a najciekawszym punktem była integracja i koncert w Ełckim Centrum Kultury. Przy tej okazji serdecznie pozdrawiam panią Rositę Karalus, z którą miałem przyjemność współpracować przy organizacji tego wydarzenia. Jest bardzo dużo wspomnień. Jednym z nich, takim bardzo sympatycznym wspomnieniem sportowym, jest wyczyn, jakiego dokonali państwo Elzi i Martin Bajerowie, mieszkańcy Netetal, którzy w 2009 roku pokonali trasę między naszymi dwoma partnerskimi miastami pieszo. Był to właściwie taki marszobieg, można by powiedzieć. To para emerytów z doskonałą kondycją, którzy wcześniej uprawiali sport. Bardzo cieszę się z tej współpracy. Współpracy dwóch krajów, krajów Unii Europejskiej, krajów, które mają ważną historię i krajów, które mają wspólnych łączników, ludzi. Jedną z takich osób był Siegfried Lenz, który urodził się w niemieckim Ełku. Był jednym z najwybitniejszych niemieckich pisarzy, który otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Ełku w 2011 roku jako znany światowy pisarz i cieszę się, że w tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli nasi partnerzy, nasi przyjaciele z miasta Netetal. Było to wyjątkowe spotkanie, w czasie którego można było mówić o historii, ale także o polityce, o tym, jak dochodziło do pojednania między naszymi narodami. I ta współpraca lokalna daje szczególny wymiar współdziałania i dobrych relacji w zakresie sportu, kultury, turystyki, wymiany myśli między samorządami. A myślę, że Siegfried Lenz jest tą osobą, która te wszystkie działania może spajać. My w Ełku, tutaj na tym stadionie, zaproponowaliśmy dla naszych przyjaciół z Netetal turniej Mini Euro. Przyjechały drużyny z Włoch, z Niemiec, z Litwy, a także z Polski. Wspominamy to znakomicie, wspaniała zabawa przez 4 dni. Wspomnienia z tamtego roku zapamiętaliśmy na długi czas. Organizowany mundial przez Netetal, na którego zaproszenie pojechaliśmy właśnie w ramach współpracy pomiędzy miastami partnerskimi Ełk Netetal. Świetna organizacja mundialu, w turnieju tym rozgrywany w formie towarzyskiej. Każdy dawał z siebie wszystko. Zostaliśmy przyjęci jak przyjaciele, jak partnerzy.
podczas naszych wizyt w Netetal najbardziej chórowi Niederrhein-Chor podobała się nasza ludowa piosenka Hej, z góry jadą Mazury. To była niesamowita frajda, bo pokazaliśmy tylko, że muzyka nie zna granic, a znając tą młodzież, która ma takie same zainteresowania, to są nasi bracia i siostry. W Netetal było cudownie, muzyka łączy, wspólne śpiewanie sprawiało nam ogromną przyjemność. Każdy wyjazd jest ubogacający dla nas, a szczególnie w tak miłym gronie jak w Netetal. Chór Kontrapunkt pozdrawia wszystkich przyjaciół z Netetal. Delegacja z Netetal odwiedziła nas ostatnio w ubiegłym roku. Wspólnie świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wraz z naszymi gośćmi wzięliśmy udział w różnego rodzaju imprezach, m.in. w Biegu Niepodległości i innych zdarzeniach, które miały miejsce w tym czasie w Ełku. Szanowny panie burmistrzu Krystianie Wagnerze, drodzy przyjaciele z Netetal, partnerstwo między Ełkiem a Netetalem istnieje już od 20 lat i sądzę, że mogę tak to ująć, stało się już właściwie przyjaźnią. Ja osobiście poznałam państwa około 10 lat temu i od tego czasu coraz to spotykamy się ponownie przy różnych okazjach. Szczególnie miło wspominam wizyty w Dolinie Nety. Przypominam sobie państwa życzliwość, państwa gościnność, świetną atmosferę, poczucie humoru. Życzę na kolejne lata, by nasza współpraca dobrze rozwijała się i przede wszystkim by korzystało z tego młode pokolenie.